Yo, siemano widzowie, w nowym odcinku na kanale. A dzisiaj pogoda taka do dupy. No roztopy są po prostu. Było dużo śniegu, dużo lodu, duże mrozy, a teraz jest na plusie. No i widzicie, co się dzieje. Lecimy sobie póki co prosto, polecimy sobie na jakieś winkle i poopowiadamy trochę o tym pitbajku. Bo jakby nie patrzeć, to wcale nie jest taka igiełka. Kurde, żeby mi tylko filtr nie zamógł za szybko. Dobra, jedziemy tędy. Strach odwijać manetę, bo tu jest lód. Ja pierdzielę, po co ja się pchałem dzisiaj w ogóle w to? Dobra. Hej, aho. No widzowie, słuchajcie. Pogoda jest do p***y. Bo sypie śnieg. Sypie śnieg i jest na plusie. To nigdy dobrze nie wróży, jest mega ślisko. Ale z MRF-em sobie dzisiaj coś pojeździmy. Od razu wam powiem, że to nie jest tak, że ja go kupiłem jako igiełkę. Teraz się teraz mogę do tego przyznać. Motocykle w Polsce no nie są traktowane dobrze. Tutaj jest sporo januszowania i tak dalej, sporo oszczędzania pieniędzy na serwisach tego sprzętu po prostu. I mogę wam powiedzieć tylko tyle, że no trzeba po prostu sprawdzać, co się kupuje. Ja tu dużo nie sprawdziłem. Palał, odpalał, opony były w miarę takie... powiedzmy dobre, biegi wchodziły, rama była prosta, nigdzie nie skręcało, no to stwierdziłem, że go wezmę. No ale niestety potem się okazało, że tu jest troszkę rzeczy do roboty, co prawda sprzedający mnie o tym nie informował, a podczas hamowania klamka oddaje, tak pulsuje. Myślałem, że to odpowietrzenie tego załatwi sprawę, ale niestety nie i jednak tarcza jest krzywa. Więc tarcza musi być przednia do zmiany. Patrzyłem na koszt tej tarczy, to jest jakieś 3-4 dyski. Więc to nie jest jeszcze tak sporo. Jeszcze można się zmieścić w miarę git w budżecie. Dobra, kolejną rzeczą do wymiany tutaj no to przednia zębatka. Ja ją widziałem na miejscu. Sprzedający mówił, że jest git i jest na niej polata, ale niestety już się ząbki wykrzywiają, więc niestety napęd będzie też do zmiany. Opona tylna też, bo już nie ma prawie bieżnika, zobaczcie. Zobaczcie, tu jest zerowy bieżnik praktycznie na środku. No jest zero tego bieżnika po prostu. Szybko się ściera. Wydaje mi się, że z wyjazdu na wyjazd jest po prostu coraz gorzej. No ale nie będę się z tym zbytnio przejmował. Pojedziemy sobie po prostu na tej oponce i wymienimy po prostu jak nadejdzie czas, jak po zimie, na wiosnę sobie wymienimy, tak? Druga sprawa to zawieszenie poci się z przodu i lekko się poci z tyłu. To widziałem na miejscu, ale stwierdziłem, że to nie jest jeszcze aż taka tragedia i troszkę ceny mi spuścił sprzedający. No i taka najbardziej wkurzająca rzecz to jest luz na łączeniu amortyzatora i wyhacza. Jest luz wyczuwalny jedynie wtedy. Czuć to na podnośniku po prostu, jak się dźwignie motor do góry, porusza się tylnym kołem w górę, w dół, to wtedy czuć ten luz. No i tak poza tym, no to chyba nic nie jest tak do wymiany. Wszystko wydaje się w git stanie, plastiki nie są popękane ani nic. Więc co, zostaje mi to tylko upalać. No i chciałem wam tylko powiedzieć, że kupowanie motocykli w Polsce tak się po prostu niestety kończy, że w większości przypadków będziecie musieli dołożyć po prostu do tego motocykla tam część kwoty lub po prostu kupić go w trochę większych pieniądzach. No widzę, że tu też śrubki nie ma. Tutaj. No to dobrze. Śrubka to jeszcze nie jest aż taki duży wydatek. Póki silnik odpala, nie ma się czym przejmować. To więc rozstawiam sobie statyw i myślę, że sobie przelecimy tutaj parę razy. Myślę, że się uda. Najpierw sobie zbadamy w ogóle trasę, czy jest tam się sens pchać. Bo jednak chciałbym poćwiczyć sobie troszkę jazdę w winklach, ale widzę, że tam jest sam śnieg. Więc na razie bierzemy się na przebadanie trasy i to. I przełączam się na GoPro i lecimy obadać trasę. Siemano. O, mokra dupa. Nienawidzę tego. No i lecimy obadać sobie po prostu trasę. Łoś, ślisko. No tragicznie, jest zero trakcji. Tu widzę, że ślady są, ktoś tu jeździł chyba. No ale jest tragicznie, nie ma zero trakcji na tych zakrętach. Nawet na porządnych kostkach to nie będzie miało sensu. Chyba, żebym trochę sobie tą trasę rozjeździł.
Możemy spróbować. O kurde, w drzewo lecę, bo ślisko. Parę przejazdów i myślę, że będzie już trasa ta przejezdna. Zdławiłem go. Mi się plecak, kurde, pod plastiki dorzuca. Powiem tak, jakby nie była pogoda taka wilgotna, by było ciepło, a tak to zaraz mi rękawiczki. Tragedia. Myślę, że tu jest taki winkel odpowiedni, żeby się rozłożyć. Szybka zmiana winkli, widzę. Widzowie, cały jestem mokry i to nie przez kurde ten śnieg, połowicznie może przez śnieg, połowicznie przez śnieg, ale... Serio, to męczy, zryte jak fiks, tam była kamera, teraz ją dam tu. Dobrze było. Trochę poopowiadaliśmy o MRF-ie. Poza tym, że trzeba porobić parę rzeczy, no to jeździ się git. Opony, tarcza sprzednia. No i łożysko. Na wahaczu. A tak poza tym, no to... To git jest. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zostawcie łapę, suba. I po prostu do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, siemano i do następnego.